imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nowenna dziękczynna, dzień szósty. Panie Jezu, Ty, którego dosięgła wielka niesprawiedliwość świata, zostałeś pojmany przez żołnierzy. Niewinnie oskarżonego pozbawiono Cię szat, aby jeszcze bardziej Cię upokorzyć. Ty jednak wiedziałeś, że taka jest wola Boga Ojca. Dlatego nie oddalił On od Ciebie tego kielicha, a Ty pokornie go przyjąłeś. Chryste mój, Panie Najwyższy, pokornie przyjąłeś krzyż na swe ramiona po to, bym ja mógł być zbawiony. Dziękuję. Wciąż jesteś krzywdzony, tak jak krzywdzili Cię żołnierze i ich niewiara. Tak teraz ja Cię krzywdzę, a Ty ciągle mi wybaczasz i przyjmujesz z uśmiechem na twarzy i otwartymi ramionami moje skruszone serce. Dziękuję, Panie. Twoja łaska jest wszechobecna. Boże, Ojcze, miłością napełniony, dziękuję Ci. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.